możemy zacząć generalnie. No. W sumie, że spotkaliśmy się w tych nieciekawych dość czasach, tak jakby, żeby sobie troszkę porozmawiać o tym wszystkim. Tak. Żeby sobie może poprzypominać o tym, co się działo, jakby... Zadać sobie jakieś pytania. Tak. Oczywiście. Wszystko luźna forma. Bardzo spontanicznie. Tak, to możemy... Możemy zrobić tak. W sumie jakby ja ze swojej strony Lataj z Aniołem i tutaj Daria i Damian ze strony Pokato. Dokładnie, witamy, cześć. Hej. Obydwoje tak zdrowie. Naprawdę, obydwoje, w sumie obydwie marki tak naprawdę i ludzie gdzieś tam, którzy są związani z nimi, podróżujemy. Zwiedziliśmy jakby wspólnie, wy ze swojej strony około 50 krajów, ja ze swojej strony też. I tak jakby mamy stówę. Tak, mamy stówę, dokładnie. Ale mieliśmy jedno przecięcie w Peru wspólne. Tak, tak, tak. Ale i Damian i Anioł, to prawda. Beze mnie. No na Darię jeszcze czekamy cały czas. Mam nadzieję, że to będzie szybciej niż później. Szybciej, ale pierwsze przecięcie będzie na naszym ślubie. Albo i wcześniej, zobaczymy. Tak, jeśli nam ten wirus nie popsuje tego. Tak. Tak, spotykamy się w warunkach domowo koronawirusowych, ale chyba o to chodzi teraz, żeby się ze sobą jakby tutaj spotykać i w tym czasie spędzać czas bardziej domowo. Oczywiście, niż melanżowo. Mamy anioła, więc anioł, wiecie, trzyma nad nami skrzydła, żebyśmy byli bezpieczni. No. No i co? Pomysł nasz był taki, żeby sobie pogadać. Nie to podcastowo, nie to Q&A-owo. My mamy przygotowanych parę pytań dla Adama. Adam też ma jakieś tam pytania dla nas. Czekam. Dobrze. Gdzieś tam wewnątrz serduszka cały czas gdzieś tam one są. Dobrze, to chętnie się dowiemy więcej rzeczy o sobie, mimo że i tak gadamy. Tak. Więc... Generalnie chyba taki jest cel, żeby też troszeczkę odsłonić się. Oczywiście. No to będzie taka bardzo luźna forma tak naprawdę. W sensie spotkaliśmy się w takich nieokreślonych, w ogóle bardzo spontanicznie. Postanowiliśmy nagrać to dla was w sumie przed sekundą. Tak naprawdę jak i tak chcieliśmy się spotkać i wyszło nagle, że możemy też zrobić taką ciekawą formę, żeby nagrać to, co zobaczycie i mam nadzieję, jak to oglądacie, to znaczy, że wyszło. Że siadło. Tak, to znaczy, a jak nie oglądacie, to nie oglądacie. Tak, no, to tylko my o tym wiemy. Tak. Więc tak sobie spokojnie sobie porozmawiam o podróżach, o małych i dużych, które przez ostatnie lata udało nam się gdzieś tam zrealizować. I mam nadzieję, że sytuacja kiedyś tam będzie na tyle spoko, że będziemy mogli zabrać też Darię do naszego tripa i wspólnie w końcu wszyscy razem polecieć. Bo wydaje mi się, że jakby tutaj się Damian i Daria zgodzą ze mną, że tak jakby to jest bardzo duża część naszego życia i poświęciliśmy na niej, na podróże bardzo dużo pieniędzy, środków, emocji. Wszystkiego, tak. I to w jakiś sposób nas jakby identyfikuje. No nasz związek, jakby nie patrzeć, został ucementowany podróżami, nie? No i to musimy przejść do tego, tak. No, ale jako pierwsze pytanie. Okej, zaczynasz, dobrze. No to możesz rozwinąć troszkę ten temat. Wydaje mi się, że to może być ciekawe. Myślę, że to jest prawda, że podróże cementują i myślę, że znalezienie sobie osoby, która wspólnie z tobą będzie podróżować, daje smaku temu wszystkiemu i odmienia trochę te podróże. My mamy to szczęście, że podróżujemy praktycznie odkąd się znamy i ta zajawka praktycznie się pojawiła wspólnie. Czyli od pierwszego tripa kontynuujemy tę zajawkę. Czasami zdarzało się tak, że ja miałem więcej może sprytu związanego z ogarnianiem urlopów i mogłem więcej urlopu podróżować. To prawda. I gdzieś nam się zdarzyło polecieć oddzielnie, chociażby byliśmy razem w Peru. Może gdzieś tam potem nawiążemy do tego. Natomiast większość rzeczywiście podróżujemy wspólnie, tworzymy ten kanał Pokato. I nie wiem, może jak z twojej strony to wygląda? Z mojej strony niech podniesie rękę ten, który nigdy się nie pokłócił w podróży. Wiecie, zazwyczaj to jest tak, że jak ludzie są ze sobą no po prostu w związku, to są raz na rok w jakichś wakacjach. I zazwyczaj zawsze jest jakiś moment zgrzytu. U nas tych podróży jest o wiele, wiele więcej. My jesteśmy ze sobą no, ponad 6 lat razem, niedługo będziemy 7, więc mieliśmy o wiele więcej. I dla nas pokazało nam to, że przez tyle lat i tyle podróży, czyli ponad 50, no chyba jednak
No chyba jednak weźmiemy ten ślub, nie? Chyba jednak nie weźmiemy ślub, dokładnie. Chyba jednak nie weźmiemy. Tak, oświadczyny nie były przypadkowe i chyba to wszystko jednak nie było... Było gdzieś tam pisane wyżej, więc uświadomiliśmy sobie, że nawet teraz jak jest kwarantanna, damy radę ze wszystkim, bo tak, więc... Ale to też jest ciekawe w sumie, bo też właśnie oświadczone też były na Islandii, to też jest takie bardzo ładne, w sumie też podróżnicze mocno, jak nietypowe, no. Ma być na Krecie, to w ogóle to tak ta cała całość związana z tym podróżniczym lifestyle'em gdzieś tam się ładnie zlepia. I to też jest w ogóle bardzo ciekawy temat, tak mi się wydaje, o którym możemy w sumie spokojnie zacząć, bo tak naprawdę mamy przygotowane pytania, ale też możemy jakby tutaj modyfikować płynnie, je. Tak, dokładnie. Tak, podejść tak, bardzo luźnie do tematu, bo tak naprawdę wszyscy tutaj tam przyszliśmy troszkę pogadać, troszkę głupot. Mam nadzieję, że chociaż jedna piąta z tego, co mówimy dzisiaj, będzie miała jakąś treść dla was merytoryczną, ciekawą. Więc wracając do tematu, wydaje mi się, że podróże faktycznie sprawiają to... że jeżeli lecisz z jakąś osobą, tak jak na tripa i spędzasz tam 3 tygodnie, czy tam 2 w bardzo różnych okolicznościach, to nie da się inaczej tak naprawdę prześwietlić tego człowieka, z którym chcesz się wiązać, bo naprawdę w sensie jakby od najtańszych hosteli do najfajniejszych hoteli, do tego momentu zgrzytu, gdzie 8 godzin jesteś w jakimś miejscu i tak naprawdę już masz ochotę umrzeć, bo po prostu spuścił ci się samolot, jedziesz tym autobusem 4 godziny, już po prostu to skwiera ci głód, zaczyna jakby robić się coraz bardziej nieciekawie, to wtedy ta osoba też reaguje w jakiś sposób i ten moment, kiedy jest największe napięcie, kiedy czujesz to na sobie, na tej drugiej osobie, nie wiesz, co się wydarzy za te 5 sekund i buzują w tobie przeróżne emocje i ten moment, kiedy gdzieś tam znajdujesz tą płaszczyznę, żeby z tą osobą jeszcze się dogadać i nie zabić w tym momencie, gdzieś na końcu świata. Dokładnie. Tak jak wasza, wydaje mi się, jak mieliście tą taką bardzo nieciekawą sytuację w Kambodży, ja pamiętam, no, że tam... nawet chyba gdzieś pisaliśmy do ciebie o pomoc, był anioł help, tak. No, mimo że cię wtedy jeszcze nie znałam, to już było anioł help, anioł ogarnie. Ale to też było takie bardzo, wydaje mi się... Cementujące. Tak, tak, w sensie, że na tyle jakby taka gruba sytuacja, która stawia nas w jakiejś takiej nieoczekiwanej jakby roli i trzeba sobie dać radę. I wydaje mi się, że takie rzeczy cementują jednak te relacje tak, gdzieś tam. Tak. Pełna zgoda. Mieliśmy tak, żeby rozjaśnić trochę, o czym Adam mówi. Mieliśmy taką sytuację, gdzie napadli nas w Kambodży, w Siem Reap. Nie, w Phnom Penh. Phnom Penh, no. Tak, podczas spaceru i Daria straciła paszport. Nie było tam ambasady polskiej w ogóle, więc też się była, ale w momencie, w którym my podjechaliśmy pod adres, to było zamknięte i generalnie już ambasady zlikwidowane, nie było. Tak, tak. Pełna sraczka. No, żeby to mała, nie? Tak. I wtedy rzeczywiście przecinaliśmy się z Adamem, żeby zasięgnąć jakieś rady. I nas ta sytuacja mocno ukształtowała, uważam też, w happy end i to, jak Daria zeszła z emocji po wszystkim, jak już siedzieliśmy w samolocie, nagrała dla mnie film, którym mi dziękowała za to wszystko, to też pokazywało, że rzeczywiście ta relacja została tak, bym powiedział, naprawdę klepnięta. Pomogliśmy sobie nawzajem mocno w tym trudnym czasie i to jest spoko, jeśli chodzi naprawdę o wspólne podróżowanie i sprawdzanie swojej relacji, nie? Bo, tak, bo mieliśmy też takie sytuacje, gdzie jednak w drugą stronę, nie? Oj tak, to jest bardzo duże wyzwanie. Nie między sobą, ale po prostu z ludźmi, których zabierało się gdzieś tam, te osoby, które nie miały tego zacięcia, żeby sobie zaplanować wyjazd, to często się podczepiały. Ty dziś to robisz jakby dla większych grup i świadomie, natomiast my to robiliśmy wtedy po koleżeńsku i zdarzało się, że po prostu były to wyjazdy mocno emocjonalne, nie? Bo każdy jednak szuka czegoś innego, nie? I tutaj płynnie bym przeszedł do pytania do ciebie, Adam, jak ty to robisz, że jednak... No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Na bibach jest ogar, nie? No powiem wam, że no w zależności tak naprawdę od jaki wyjazd mówimy, bo o jakim wyjeździe mówimy, bo generalnie wydaje mi się, że są różne wyjazdy tak naprawdę i w ramach Lataj z Aniołem zrobiliśmy
jakby różne kierunki. Wydaje mi się, że grupa docelowa też była różna. I często jest tak, że tak naprawdę te wyjazdy robią się same. To znaczy, że ludzie tak jadą z przeświadczeniem, po co tam jadą, z taką energią, którą w jakiś sposób planujemy, bo jakby wyobrażamy sobie, że wynajęcie na przykład willi na Kanarach dla 30 osób, to jest pewien vibe, który ludzie albo kupują, albo nie, i wiedzą mniej więcej, czego mogą się tam spodziewać. My tak to komunikujemy też świadomie, żeby nikt nie był zaskoczony. Często też są rozmowy telefoniczne z tymi ludźmi, albo przynajmniej jakby jakiś kontakt na Messengerze, żeby maksymalnie pokazać ludziom, co tam się będzie działo i czy są na to gotowi, czy w ogóle... Świadomi, żeby byli. Tak, czy chcą właśnie jakby poświęcić ten czas swojego urlopu, pieniędzy, emocji właśnie na ten wyjazd. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo transparentne z mojej strony i z ludźmi, z którymi to ogarniam. Więc jakby im bardziej my się pokazujemy z tej strony, tym bardziej takich ludzi przyciągamy. Więc takich fuck upów, to znaczy, że ktoś pojechał i w jakiś sposób cię rozczarował, jest bardzo mało. Można liczyć na palcach jednej ręki. Też się zdarzają, w sensie nie będę ukrywał, tak jakby, że to też nie jest taki świat, w którym tak jakby wszystko zawsze jest spoko. Wydaje mi się, że trafiały się osoby, dla których na przykład to nie był wyjazd, i mówimy o tym sobie jakby bardzo jakby otwarcie, więc wydaje mi się, że nie ma żadnych zgrzytów do tej pory. Ale to co wtedy, jak trafia się taka osoba czy grupa osób, które na miejscu zdają sobie sprawę, że wyobrażały sobie to inaczej, one się wtedy jakby potrafią dostosować? To znaczy, mówimy teraz o jednym, może dwóch wyjazdach, które były w jakiś sposób rozstrzelone pomiędzy jakby oczekiwaniem ludzi, którzy byli na tych wyjazdach, a co do tego, co my zaplanowaliśmy na tych wyjazdach, ale koniec końców znaleźliśmy jakąś tam wspólną małą płaszczyznę, wydaje mi się, żeby się dogadać, albo żeby po prostu pokazać, że jakby my robimy to, wy róbcie tamto, zostawiliśmy wolną rękę, my też działamy w taki sposób bardzo mocno... Dużo wolności jest w tych wyjazdach, to znaczy, że my działamy jakimś swoim torem, mamy zaplanowane swoje rzeczy, ale jasno komunikujemy, że to nie jest jakby wycieczka, którą ktoś może kupić i ktoś może mieć, bo to nie jest rzecz, żeby ją posiadać, więc my budujemy taką społeczność opartą na różnych dziwnych wartościach, które sami w sobie uznajemy. I też chcemy też takich ludzi gdzieś tam mieć i budować ten też taki nasz taki vibe, w którym możesz się znaleźć notabene dużo osób, ale musisz mieć na tyle wolności, żeby gdzieś tam to unieść, bo jeżeli jej nie masz, albo jak ktoś przyjedzie tylko po to, żeby zaliczyć jakieś miejsca, no to z mojej strony jest taka piłka, w sumie jak ktoś chce jakby zrobić to i tamto, to też może zrobić to na własną rękę i jakby czasem odradzam po prostu ludziom, żeby jakby nie jechali akurat na ten typ wyjazdu, bo będziemy robić po prostu takie rzeczy, które wydaje mi się, że mogą im się nie spodobać i jakby w tej swojej działalności typu lataj za nią pomogłem już jakby naprawdę setkom ludzi i codziennie pomagam, codziennie odbieram smsy, jakby maile i jakby wiadomość na Messengerze i robię to zupełnie bezpłatnie i mówię, że tutaj jest spoko, tutaj nie jest spoko, a moje wyjazdy to jest zupełnie inny jakby vibe i jak ktoś chce w tym uczestniczyć, to jakby zapraszam, ale jeżeli go nie czuję, to nie. I spotykamy się z tymi ludźmi na miejscu, mówimy wtedy, że słuchaj, to jest tak i tak, mamy to i to zaplanowane, albo robimy takie rzeczy, albo w ogóle tańczymy na stołach, bo różne są wyjazdy, jakby się z tym nie kryje, że są różne. Ale wydaje mi się, że dlatego właśnie mamy coś takiego, że albo jest jakby ludzie idą z nami w ogień i tworzymy naprawdę super społeczność, która przed jakby nawet jest coś takiego, że w tym momencie jak tu siedzimy, nie wiem, mamy kontakt z ludźmi, którzy byli na wyjazdach z nami 3-4 lata temu i dalej jesteśmy ziomkami, więc o to nam chodzi, w sensie o to walczymy i zawsze taka była moja idea i bardzo się cieszę, że w ogóle jest taki punkt w życiu moim, że to poszło w tym kierunku, a co do innych błędów i takich rzeczy, to wydaje mi się, że każdy jest człowiekiem, każdy je popełnia, więc jakby mam nadzieję, że te osoby, którym się to nie spodobało, była to dla nich jednorazowa inwestycja i są w stanie to przeżyć, że chciał kupić banana, kupił jabłko i tyle. No dobra, ale ja mam takie jeszcze inne wydanie, bardzo dobre podsumowanie, bo jednak
jakiś tam minimalny procent jest niezadowolony, ale ci, którzy są zadowoleni, zazwyczaj to są, nie wiem, single, pary, czy co, łączą się w pary. Jak to wygląda? Masz jakieś ciekawe historie? Jak wygląda community? Dla ludzi, komu wiesz, komu jest po drodze, żeby u ciebie wylądować? Czy znasz jakieś historie ludzi, którzy tak jak my są teraz parami podróżniczymi, więc może nam o tym opowiesz? Dobra, to już drugie pytanie dla mnie. Zaraz przejdziemy do pokato halo, bo to już się zagolopowaliśmy tutaj na jedną stronę. Ale odpowiadając na to pytanie, powiem szczerze, że kiedyś wydawało mi się, że mam jakieś kategorie, albo że uderzam jakby do pewnego typu ludzi, którzy będą na moich wyjazdach, a teraz wiem, że tak nie jest. To znaczy, że jakby naprawdę są bardzo różni ludzie, czy to są single, czy to są pary, to w ogóle nie ma znaczenia w tym momencie, tak mi się wydaje, bo są i tacy, i tacy, i tacy, którzy są nastawieni na imprezę, i tacy, którzy nie są nastawieni na imprezę wbrew pozorom, ale którzy jakby nie czują się źle, że ta impreza jest, bo jednak nazwałem jakby te wyjazdy bibami i teraz to jest tak jakby było błogosławieństwem, teraz czasem staje się przekleństwem, że w momencie, kiedy szliśmy w to, żeby to było takie bardzo beztroskie i fajne i nasze, żeby zbudować jakąś społeczność, doszliśmy do momentu, kiedy tak jakby stało się to jakby konieczne, obowiązkowe, a tak nie jest. To znaczy, że my nie chcemy iść jakby nie robimy turbo melanżowych wyjazdów. Jest bardzo dużo innych firm na rynku, które robią takie rzeczy. Ja tak troszkę chciałem troszkę umyć rączki i powiedzieć, że to nie są tego typu wyjazdy też. Jeśli chodzi o tych ludzi, jaki mają status w związku akurat, to jest w ogóle... W sensie robimy wyjazdy w tak wiele różnych miejsc, że wydaje mi się, że jakby jak lecisz gdzieś tam na Bali albo do Tajlandii z nami, bo teraz są planowane takie wyjazdy, to ludzie też jadą przede wszystkim dla miejsca też, jak to są dalekie wyjazdy, potem tej energii, którą my dajemy, to znaczy, że nie zamykamy się w jakiś taki plan, który wcześniej założyliśmy, tylko to jest bardzo elastyczne. Jeżeli potrzebujesz iść dzisiaj na jogę, chociaż mało chodzi jakby ludzi na jogę, ale jeśli chcesz iść na przykład na masaż, o wiele więcej ludzi chodzi na masaż. W Tajlandii na przykład mamy na Koh Phangan generalnie na przykład zajebiste miejsce, gdzie zawsze spędzamy ten czas w tym resorcie i po prostu jest to tak super, jeśli chodzi o te aktywności, że ktoś może dzisiaj jechać skuterem na imprezę, z drugiej strony i go zostawić, żeby nie było, z drugiej strony iść na masaż, z trzeciej jakby robić inne rzeczy, więc jakby no tak troszkę uciekając może od tego pytania, że jakby no nie jestem w stanie jakby znaleźć tego jakby tej grupy docelowej idealnej, to znaczy, że są różni ludzie. Jakby jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć, bo zrobiliśmy trochę wyjazdów, ale nie na tyle dużo, żeby to był, wiesz, jakby powtarzający się schemat, który wiem. Ale i też teraz... może być też, Adam, tak, że ty z wiekiem, zmieniając się, będziesz też przyciągać może innych bibowiczów, nie? Inne grupy odbiorców, dokładnie. To znaczy, jest duża taka szansa. To znaczy, że my nawet wyjazdy w tym momencie robimy też takie, że jakby na początku wystarczył nam tak naprawdę hotel, czy tam taki a la villa hotel na Majorce i mieliśmy w ogóle taki krótki plan działania, żeby po prostu wynająć tą chatę, być tam, przeżyć i tyle. To w tym momencie to się mega rozbudowało, to znaczy, że mieliśmy teraz jechać niezależnie trochę od projektu Lataj za Aniołem, ale właśnie na Islandię robić foty i gdzieś tam próbować się... Tutaj zaznaczmy, że koronawirus. Tak, to pokrzyżował plany. Trochę pokrzyżował plany, tak, nie? To znaczy wiele planów generalnie. Wiele, no nam też pokrzyżował. I to właśnie nie jeden, nie jeden. Właśnie to jak wy żyjecie z tym, że odwołali wam aż tyle wyjazdów? No bo u was to jakby ta Japonia, tutaj nie wiem czy wiecie, że Pokato, chociaż jak śledzicie Pokato, to na pewno wiecie, że już tam niedługo, w niedalekiej odległości mieliście tutaj już tam z Japończykami przybijać piątki. Miało być sushi? Za dwa tygodnie miało to miało być, no. Ale... Co jest ważniejsze? No tak, no po pierwsze lot mieliśmy z Włoch, w ogóle z Rzymu do Japonii. Najgorszej. Jak tylko się pojawił wirus w Japonii, to już była sraczka. Później... Jeszcze Kasia. Później ta cała epidemia we Włoszech i tak de facto tylko czekaliśmy na to, aż dostaniemy powiadomienie, że jest lipa, nie? Bardzo nam to nie leży, bo trafiliśmy akurat z dobrym dealem za... 1200 zł to ile to jest euro?
Z 300? Mhm. No, tak, tak, tak. Z 300, nawet mniej, tak? Z Rzymu no. do Tokio na ten moment, kiedy tam kwitną wiśnie. No i ja już tam widziałem kadry i, zdjęcia, i Daria zdjęcia, bo Daria lubi te kimono. Zdjęcia jednak robić. No i lipa, no. Staramy się teraz o to, abyśmy dostali zwrot, bo nie jak załatwę. Wszyscy wiemy, branża turystyczna dostała teraz taki nóż w plecy, strasznie, no. że po prostu nie wiadomo, czy będą zwracać. No ale bądźmy dobrej myśli. Polecimy w przyszłym roku i ogarniemy to. I ogarniemy te sushi, nie? Tak, i teraz tu wam powiem jedną rzecz, taką, która nie będzie pytaniem, ale wydaje mi się, że jest jakby taka w tych gdzieś tam wartościach, które uważam, że są naprawdę zajebiste. To znaczy, ja miałem taką przyjemność, bo uważam, że to naprawdę była przyjemność, zabrać tam swoich rodziców na Islandię, kiedy jakby mieli wspólnie 50 i to taki był nasz wyjazd rodzinny. Mm. I tutaj wam powiem, skoro nie wiecie, a może zaraz się dowiecie, że Poka to też zabiera swoich tutaj starszych podróżników na różne tripy i wydaje mi się, że to są rzeczy, które kradną serca, przynajmniej moje, że jakby teraz tak naprawdę możemy podróżować wszędzie, robić zajebiste rzeczy i robimy to, stawiamy zajebiste fotki na Instagramie, bla bla bla, robimy ten cały tak jakby content, coś tam, ale mało kto tak naprawdę dzieli się tą zajawką ze swoimi rodzicami. Tak. I kurczę, no i jakby te ale wasze to jest rzeczy, mega ważne, no. To jest w ogóle, w sensie, ja chciałbym, żebyście opowiedzieli o tym i żebyście sami, jak nas słuchacie, już podróżujecie i byliście tu i tam, żebyście zabrali swoich staruszków gdzieś, bo wydaje mi się, że w naszym pokoleniu gdzieś tam mamy na tyle możliwości, że możemy to zrealizować, że nasi jakby rodzice o tym może nie wiedzą, a możemy gdzieś ich zabrać. I chciałem, żebyście powiedzieli, jak to Poka to zabrało do plecaka. Staruszków, no. No bo to jest naprawdę fajny temat. Mieliśmy rzeczywiście kilka podróży no właśnie, z mamami. Kilka. No. Tak? To mamy płeć żeńską, żeby to było jasne. Tak, mamy dużo mam. Dużo. I zabieraliśmy je rzeczywiście, natomiast to, co jest dla mnie teraz i nie chciałbym o tym zapomnieć, mega turbo ważne w tym wszystkim. Także moja mama pewnie będzie to oglądać, więc niech to odbierze pozytywnie, że po prostu radość z tego, że twoja rodzicielka może zobaczyć miejsca, które kiedyś po prostu oglądała, jak Martyna Wojciechowska była, tak, czy Cejrowski, to jest po prostu mindfuck, nie? Mhm. Wiesz, patrzysz na nią, bo ja rzeczywiście tak mam, że ja idę gdzieś tą kamerą, podróżujemy, ale ja zerkam, nie? Jak ona to przeżywa, tak. To jest po prostu nie do opisania, więc naprawdę, jeżeli macie rodziców, którzy nie mieli okazji, nawet z tym biurem podróży na All Inclusive, bo jest, to też są takie, zależy, tak? Bo jeżeli jesteście z takiego, z takich rodzin, gdzie cash jakby zawsze był, bo to też nie jest nic nadzwyczajnego, to pewnie widzieli dużo rzeczy gdzieś tam w Egipcie, w Turcji, te popularne kierunki, Grecja. Tak, tak. Grecja, ale jeżeli nie macie, to pamiętajcie, że ten bilet kosztuje tyle samo, nie? No dokładnie. Naprawdę da się nie? to dostosować na każdą kieszeń. My w ogóle jak zaczynaliśmy podróżować, to za takie małe pieniądze. Tak, budżetowo, no. Przecież my zarabialiśmy grosze, mieszkaliśmy w Warszawie i naprawdę wystarczą chęci, tak? Można jeść w Lidlu, ale można zwiedzić świat i robić to, co się chce. Tak. Co innego, wiadomo, Instagram trochę rozpieścił, troszeczkę chce się tych takich instagramowych widoków, ale jest taka, jeżeli chcesz naprawdę podróżować, to wyrzucasz to wszystko na bok i robisz to, co jest dla siebie najważniejsze, czyli podróżowanie. I ja jestem wdzięczna, że mogłam pokazać kawałek świata naszym rodzicielkom. Moim troszeczkę mniej, no ale to są sprawy zdrowotne, więc pewnych rzeczy nie możemy przeskoczyć. Dla mnie najważniejsza teraz rzecz, plan na ten rok, to pokazanie im naszego ślubu na Krecie. No i wydaje mi się, że to jest top no. one of the one. No. No. To jest właśnie to ciekawe, o czym mówicie, bo jakby wydaje mi się, że wy też, ale teraz jakby żyjemy bardzo szybko. I chodzi o coś takiego, że może na przykład przykład jakby z mojego podwórka, bo jakby bardzo szybko
bardzo szybko. Wyjechałem do Wrocławia dość wcześnie na studia i próbować jakby swoich szans w wielkim mieście. I to było tak, że ten kontakt z rodzicami faktycznie w jakiś sposób, w pewien naturalny sposób zanika, bo robimy swoje rzeczy, idziemy w swoją stronę. I najśmieszniejsze dla mnie jakby największe... jak to ująć tak ładnie, żeby było przed kamerą? Najciekawszym doświadczeniem, które miałem w związku z wyjazdem właśnie na Islandię, było coś takiego, że postawiliśmy się już jako dorośli ludzie, to znaczy ja, moja rodzina, w jednym miejscu na Islandii, wynajęliśmy jakiś guest house, jechaliśmy tym samochodem i wbrew pozorom tak naprawdę w takim składzie jesteśmy bardzo rzadko, a żeby przegadać na przykład jakieś tematy, jadąc tym autem, ja prowadzę no tak, tą kurwę, 4x4 i zaraz jedziemy, zaraz ma być gejzer, ale ten gejzer ma być tak dopiero za 2 godziny, czy tam godzinkę powiedzmy, no i jedziesz, no i stacja radiowa gdzieś tam gra, no i zaczynasz właśnie rozmawiać i wydaje mi się, że postawienie się rodzinnie w takiej sytuacji, załóżmy na te 4, 5, 6 dni, jak dla mnie to była nowość taka jak w dorosłym życiu, jakby aż nie mam aż tak dużo czasu, żeby spędzić z rodzicami. Naprawdę to było dla mnie niesamowite. Jak macie taką sytuację, że z nimi nie spędzacie aż tyle czasu, to wydaje mi się, że może oni się już zmienili w jakiś sposób, są innymi ludźmi i chcesz ich poznać w ogóle w nowym dorosłym życiu. Ludzie też się zmieniamy. Naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie, jeżeli jest taka możliwość, to naprawdę. Wiesz, taki staryszków? Był jakby Bartek Popiel. Bartek Popiel jest związany z motywacją, z innymi rzeczami. Polecam, liczy się wynik, on ma chyba takiego bloga. Kiedyś tak, teraz mi się jakby skojarzyło, że zrobił sobie taką listę, ile jeszcze razy spotka swoich rodziców. I wyliczył, że załóżmy spotka ich co miesiąc, bo akurat tak ma... Zdał sobie sprawę, że wyszło mu, że wie, że będzie widział swoich rodziców przez najbliższe, załóżmy 100 parę razy. No plus minus, powiedzmy, nie? No. I to tak jakby jak wiesz... Wiesz, całe dziecięstwo, kiedy miałeś ich na co dzień. Dokładnie, że masz na przykład, to jest 141 spotkanie, to jest 140, 139 i w jakiś sposób zauważasz, że tak jakby ten czas się kurczy, że to nie jest tak, że zawsze będziemy mieli taką możliwość. Oczywiście, dlatego warto, wiesz, ten czas spędzać na maksa jak można i gdzieś tam tych staruszków zapraszać nawet w te miejsca, gdzie tobie się wydaje, że nie jest to zbytnio możliwe dla nich, tak? Prawda. Więc ja na przykład cieszę się z każdego takiego momentu i dla mnie, póki oni są, to są na 100%. Mało tego, będziemy mieli wnuki, tak? Oni będą mieli wnuki. No to ciekawe, kto ma się nimi zająć? Ciekawe, gdzie nas wnuki będą zabierać. No właśnie, gdzie nas wnuki? Może już będą loty w kosmos, nie? Kosmos już wtedy. Na Marsie, nie? No, tak. Jakaś plaża na Marsie, nie? Tak. Ale to właśnie to też jest coś takiego, że właśnie, że to miejsce często jest takie złudne, nieważne, nie? Wtórne. Nie chodzi o czas spędzony razem, tak, nieważne właśnie, gdzie. Tak. Nie ja miałem, właśnie. Przyznam, ja miałem taki teraz Sylwester zawrót głowy i zastanawiałem się, jak to wyjdzie, bo wiesz, jak masz 18, ja akurat dopuściłem w dom w wieku 19 lat i od tamtego czasu najdłuższy czas, jaki spędziłem z mamą, no to było jakiś świąteczny okres, nie? Mhm. Ale to i tak był czas, kiedy ja wychodziłem gdzieś do znajomych się spotkać, wracałem do domu, spałem, przecinaliśmy się, no byłem w stanie zliczyć na zliczyć w dobie godziny, które tak rzeczywiście spędziłem, nie? Jest. A polecieliśmy na Azory i do Portugalii z moją mamą, no i myślę, że po tej podróży 10 dni, dzień w dzień, non stop razem, że coś jakby zabanglało, nie? Nie wiem, nie chcę tutaj górnolotnie jakby wrzucać jakiś haseł, natomiast z tej obawy w tym praniu, w tym wyjeździe, czyli w rzeczywistej podróży, zrodził się jakiś taki większy szacunek do niej, coś, pewne rzeczy mi się przypomniały, pewne rzeczy może zrozumiałem, także naprawdę podróże potrafią też wpłynąć na relacje te najważniejsze i rodzinne. Dokładnie, więc nic dziwnego, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Oczywiście, gdybyśmy do siebie nie pasowali, to już dawno byśmy ze sobą nie byli. No. Bo nie dałoby się inaczej. No tak, to ja wydaje mi się, że to jest... Tak, podróże pokazują nas
takimi, jakimi jesteśmy naprawdę, a nie na niby, tak? No jesteśmy w stanie udawać gdzieś tam, nie wiem, na spotkaniach towarzyskich, nie wiem, parę godzin, ale nie jesteśmy w stanie udawać przez taki długi czas podróży. No to też się zgodzę. To jest w ogóle klucz, no. Tak, po dwóch dniach, to jest taka moja obserwacja. Po dwóch dniach, po dwóch, trzech dniach nie da się już udawać, nie? Ja bym stała nawet powiedzieć więcej. Jeszcze 2-3 dni jesteś w stanie. To kobiety więcej mają. No może kobiety, ale nie chodzi mi, nie zwracajmy się kobiety, mężczyźni, po prostu. Jak jesteś za dużo czasu ze sobą, wiecie, no na co dzień jesteś sobie w jednym mieście, to możesz sobie gdzieś uciec. W podróży nie jesteś w stanie uciec. No bo gdzie uciekniesz? Jak jesteś na drugim końcu świata, no nie ma szans. Dlatego Anio, do ciebie pytanie, jak dla ciebie twoja idealna kobieta w podróży powinna się zachowywać? O! Ja wydaje mi się, że jakby... Udźwigniesz wszystko? To znaczy, primo, ja wydaje mi się, że tak się wydaje. Tutaj jest ten taki idealny obraz jakby kobiety, której wydaje mi się, że jakby nie ma czegoś takiego jak idealna kobieta. Już tak wydaje mi się, że żyjąc troszkę, chociaż żyję tak nadzwyczaj krótko, żeby jakby sobie jakieś tam mówić, że mam jakieś przemyślenia na temat życia, bo wydaje mi się, że w życiu jeszcze tak jakby jestem troszkę słaby i to będzie gdzieś tam się pojawiać dalej te kolejne levele. Ale wydaje mi się, że już dorosłem do tego, żeby wiedzieć to, że to poświęcenie albo praca nad czymś jest ważna i jakby no pracujemy, wypracujemy sobie jakieś pewne, dogadujemy się w relacjach z ludźmi i dopiero my budujemy te relacje, więc tak jakby to nie jest coś takiego, że nagle gdzieś w San Francisco łapiesz stopa i poznajesz jakby dziewczynę i mówisz oho, to jest jakby to mój materiał na żonę i potem jest ten teledysk, który jakby włączasz i to nagle wszystko płynie, jest to idealne flow, jakby nie ma jakby przeszkód i jakby już zaraz się pojawia kolejny kadr, w którym razem jakby wychowujecie swoje super inteligentne dzieci. Wydaje mi się, że tak nie jest. Ślub Hollywood. Ślub Hollywood, koniecznie, w kasynie w Las Vegas. Ale i dlatego wydaje mi się, że no, akurat jeśli chodzi o mój przypadek, no to jakby pomijam idealną kobietę, która nie istnieje. W sumie wydaje mi się, że to jest jakiś wykreowany obraz przez nas, przez media, whatever, tak jakby każdy ma jakąś swoją jazdę. Ale odpowiadając na to pytanie, jeśli chodzi o wartości, to wydaje mi się, że jakby gdzieś tam ludzie na jakiejś płaszczyźnie się rozumieją i jakby spędzają ten czas razem, i jakby łączą te puzzle i ciężko pracują na tym, żeby one trybiły i jakby to jest ich najdłuższa wspólna podróż, jakby wzgłębianie siebie i każdy ma pewnie inaczej, każdy ma pewnie gdzieś tam swój tor, w których się zagłębia i to nie chcę mówić o innych. Jeśli chodzi o mnie, no to jakby no, uczestniczę w tej grze jak każdy inny, ale na szczęście bez takich właśnie gdzieś tam wyobrażeń, które są mylne, złe, no i tak normalnie bardzo. Więc to jakby tak stricte odpowiadam. Ogarniecie. Ale wydaje mi się, że faktycznie jeśli chodzi o mnie, to jestem na tyle takim psycho ziomkiem, który tak jakby wbrew pozorom poświęcił podróżom bardzo dużo i nigdy nie wie, czy jutro nie kupił biletu dookoła świata, więc też jakby no ciężko jakby, żebym najprawdopodobniej później gdzieś tam ja wydaje mi się, że przyszła żona moja na pewno będzie musiała podróżować, no w sensie, zamykając temat, no bo z tego się nie wyrasta chyba, no co? Tak, no jak wychodzisz z domu. My też jak się tak zastanawiamy czasem, no. Jak to będzie zaraz ślub, dzieci, no. Co się stanie z podróżowaniem, tak chyba w głębi duszy każdy z nas wie, że będziemy to jakoś tak organizować, żeby to się po prostu działo na lepiej. Oczywiście, ja z tej strony pozdrawiam. Jak się czujesz, jak nie masz biletu? No właśnie. Ja bym się czuła tragicznie, Ale to jest zabawne w sumie, no, ale właśnie ja wydaje mi się, że to jakby to nie jest coś takiego, że to jest takie... jakby, że ja myślę sobie, o Boże, trzeba kupić kolejny bilet, bo nie będę miał biletu, tylko po prostu to jest coś na zasadzie, że to jest taka twoja zajawka, że tak. Jak ją pielęgnujesz i po prostu sobie planujesz, że dokładnie, chcesz być jak masz takiego kwiatka, który chcesz, żeby wyrosł. Dokładnie. I gdzieś tam właśnie te podróże są dla ciebie ważne. Ja wydaje mi się, że po prostu jakby różni ludzie układają sobie różne priorytety i dla nas wydaje mi się, że tam naszą wspólną pasją właśnie jest
jest to podróżowanie, które jakby ma bardzo różny charakter. Robimy no to tak. w bardzo różny sposób. Bardzo różny sposób. Wy ostatnio właśnie podeszliście do tematu, który jest naprawdę dla mnie bardzo spoko, czyli podróżować w takie bardziej odległe, niedostępne miejsca. Albo na pierwszy rzut oka nieodległe i takie nieoczywiste. No takie nieoczywiste. Tak. Tak, tak. Ja mam ostatnio właśnie, jeśli chodzi o to, to plecy, tak mi się wydaje, ale... Ale, ja mam wrażenie, że ty nie masz pleców, ale ty też masz z drugiej strony inne doświadczenia, bo ty wracasz w miejsca, nie? A my nie wracamy, nie? No rozumiem, no ktoś i w ogóle, nie, no jakby, żeby też... Ale ja nie mówię, że to jest złe, ja mam wrażenie, że my wrócimy tam, ale z dziećmi, ale nie... Tylko też trzeba rozróżnić, że jesteśmy różni w tym, jak... W podejmowaniu decyzji, chociażby fakt, że my planujemy rzeczy, ty bardziej YOLO, gadaliśmy o tym nieraz i oczywiście. To jest spoko, nie? I gdzieś tam pewnie jeszcze gadaliśmy o tym, połączymy w tych hardkorowych kierunkach siły, żeby się nie pozabijać. Natomiast ta moja zachowawcza, taka planistyczna część pewnie się może przydać. To oczywiście. Nieraz, natomiast ta twoja zwariowana chociażby w tej Odessie niedawno pokazała pazur. Więc. Ale ja tak, mam wrażenie, tak... że trzeba to łączyć, że nie można iść w żadną skrajność, wszystko musi mieć balans. Więc fajnie się spotyka dwie różne osoby. Jeżeli ja jestem totalnie kreatywna, Damian jest totalnie analityczny i my się wymieszaliśmy i przez to powstało poka to i to wszystko inne. Inaczej by tego nie było. Ja mam wrażenie, że gdybym nie ja, to by Damian nie był filmowcem, gdyby nie ja, ja bym tak nie ogarniała. Analitycznie, więc wszystko trzeba się wymieniać różnymi skillami. True story. I puenta jest taka, że nieważne jak sobie, puenta tego przemyślenia jest taka, że nieważne jak sobie podróżujecie, ważne, żebyście mieli fan z tego, nie? No jasne, jeśli chodzi o fan, to też musimy... Bo ja mam fan, wiesz, ja mam fan z tego, że mi się w krótkim, bo też warto, żeby to podkreślić, my mamy mało czasu na wyjazd, bardzo często, bo my pracujemy i my chcemy z tego wyjazdu wycisnąć maks i do tego niestety, bądź stety, ale trzeba mieć dobrze zaplanowany wyjazd. Trzeba, takim przykładem jest chociażby ten nasz wyjazd do Peru. Pamiętasz, wy byliście tam z 3 tygodnie, jak nie dłużej? To znaczy ja byłem 2 akurat wtedy. No okej, okay. Ale generalnie byliście dłużej. Ja tam przyjechałem na 7 dni i tam było wszystko po prostu wycyrklowane. Spotykaliśmy się gdzieś w ogóle w trasie, na rowerach, pierwszy dzień, twój taki hardkorowy, w sumie. Przyleciałem na te 2500 metrów, zestresowany, że zaraz tutaj ten mózg przestanie mi pracować od tlenu i tak dalej. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, herbata skoki pomogła, tak się żuje i parzy, to jest taki przykład, ale ja potem po prostu byłem po tych kolorowych górach, po Machu Picchu, byłem po prostu spompowany, ale ja tak musiałem mieć, nie? Bo ja pracuję po prostu na etacie 4 dni urlopowe, no i... 26 tak się zmienia. No to jeszcze mniej, no. No. Więc to akurat dla mnie jest dobre, nie? No. Tak. Dla ciebie z kolei inny sposób, nie? Tak, oczywiście. Ale to też jest ciekawe, bo jakby pewnie nie wiecie, a może wiecie, że mieliśmy z Damianem taką zajawkę. To znaczy, jakby jeszcze robiąc tą historię głębszą, to iluś lat w jakiś sposób znajdowaliśmy się. Konsekwencją jest na przykład podróż po Hato do Japonii, gdzie zapłacili 1200 zł za bilety lotnicze, co był wynikiem pewnie błędu cenowego. My wcześniej tak naprawdę bardzo często korzystaliśmy z różnych błędów cenowych, to znaczy ja byłem tam w Rio de Janeiro za 7 baniek, 8, na Zanzibarze byłem za 8, wy też byliście za 8. Tak naprawdę chodzi o coś takiego, że wykorzystaliśmy różne tak jakby sposoby na to, żeby podróżować maksymalnie taniej, gdzie
decyzja na podjęcie decyzji była na przykład godzina, dwa, czyli na przykład pojawił się artykuł, ja też pracowałem dla tanich lotów przez 2-3 lata byłem ziomkiem, który informował jakby takich ludzi jak my o tych dealach, więc dużo mieliśmy takich sytuacji po prostu, żeby na Messengerze wymieniać się różnymi informacjami. I było pyk, 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 nie? Tak, no. Czy jedziemy, czy nie jedziemy, bo naprawdę uwierzcie, że jakby te bilety potrafią czasem kosztować znikać fortunę od razu, no. I kosztować fortunę dla takiej Ameryki Południowej, że zupełnie inaczej planujesz podróż, kiedy masz na przykład bilety do Peru za tysiaka, a inaczej, kiedy musisz wydać na to 4,5, powiedzmy, czy tam 3. Więc i jak pojawiały się takie okazje, to ja i Damian wtedy tak naprawdę korzystaliśmy z nich, bo teraz jakby Daria weszła do gry i jakby lecą, no nie lecą w sumie do Japonii, w sensie po prostu... Nie no, mieliśmy takie, wiesz, tak. Hity, tak, jeżeli takie, chodzi o ceny. Bo to są właśnie więc, takie... Ale, no dobra, no Zanzibar 800 zł, okej, okay. No. Ale my tam mieliśmy 12 przesiadek, tam było na po prostu rzeźbie. No, to są jaja. Ale wiecie, to jest wszystko możliwe, jak jesteś młody i masz siłę spać po lotniskach i w ogóle w niestandardowym. A teraz? Ja nie wiem, czy ja bym za to 800, nie wiem, to też chciałem wcześniej zadać to pytanie. A czy, no? My, nie wiem, czy ty też zauważasz, że wraz z wiekiem, jakością życia i wiekiem pozwalasz sobie na coraz więcej, bo wyższy koszt, no. Tak, bo my rzeczywiście na początku potrafiliśmy stopować po Norwegii z plecakiem i wydać 300 zł za cały wyjazd i szukać wszędzie oszczędności, tak. Ale teraz czy 12 przesiadek to by było elo, nie? No chyba by to było, wiesz, bo to jest, chyba gdybyś mi dał challenge, no to byśmy dali radę. Ale tak sami z siebie... Spanie na lotnisku to już też dawno nie było. Kiedy spałeś ostatni raz na lotnisku? No jejku, no. No właśnie. Chociaż na, jakby rok temu na Santorini spaliśmy troszkę. A to było świadomie? 10-12 godzin, tak. Okay. Znaczy jakby była możliwość jakby... odcięcia się i wydania w sumie małych pieniędzy, bo tak naprawdę trzeba było dojechać do Aten i kimać tam, ale jednak większość ludzi zdecydowała się solidarnie, że będziemy sobie koczować na tym lotnisku i to był ten ostatni raz, bo w maju 2018, więc nie, 19, przepraszam, 19. No ale to jest ale prawie to, rok. No, to jest prawie ale to znaczy, i to, ale to od tej sytuacji wcześniej to też jakby no rzadkość, ale powiem wam, że też zauważyłem coś takiego, że jak kiedyś pojawiła się jakaś taka opcja, po prostu to byłem jakby wow, cały w szoku, że trzeba lecieć, bo po prostu jest okazja, ale wydaje mi się, że my też dorastamy, jeśli chodzi o jakby, że te siatki połączeń, no nie wiem, zauważ tak jakby, że kiedyś lot do Gruzji albo lot na Islandię, z Islandią to jest w ogóle mega przykład, bo kiedyś lot na Islandię potrafił kosztować po tysiaka i było tylko z Berlina i tak naprawdę jak ludzie byli na Islandii, to byli po prostu bogami życia, że tak, oni są na tej wyspie, krainy lot, magicznej, tak, że tam po prostu jest tak zjawiskowo i nikt nie może dotrzeć, tak, że to było naprawdę niedostępne i w momencie, kiedy Wizz zdecydował się tam latać i teraz w tym momencie, jak to słuchacie, to mamy loty z Wrocławia, z Katowic, z Gdańska, z Warszawy i chyba z Krakowa. Tak mi się wydaje, może z Poznania, chociaż z Poznania pewnie nie. To nie wiem dlaczego Poznania, ale dobra. W każdym razie. Ławica! Ławica, tak. W każdym razie. Chociaż z Poznania też są w sumie. Chyba są. Tak. Z Krakowa tak, chyba nie ma. Z Krakowa nie mam. No. Ale może miało wejść. W każdym razie, jakby dygresja, to w tym momencie jakby to jest tak dostępne, że ludzie, wiesz, my leciliśmy na Islandię na 12 godzin. Parę godzin, leciliśmy pamiętam. Z Pragi specjalnie na Islandię, byliśmy tam właśnie te 10-8 godzin. Przewieź alko. Zrobić to, co zrobić. No. W sensie nie, przewiesiarko, bo to jest, nie wiem, czy wiecie, jest bardzo... Ale to jest dobry tip. To jest dobry tip, który nie wiem, czy powinniśmy o tym mówić, ale w sumie jakby jest dużo jakby Polaków żyjących jakby na Islandii, więc jak chcecie w jakiś sposób... To znaczy, to jest największa mniejszość. Jeśli chcecie zminimalizować koszty swojej podróży, to po prostu jak bierzecie w bagaż podróżny, nie wiem, wagon, dwa, trzy, cztery wagonów fajek. Woda? I ktoś tam gdzieś tam na lotnisku czeka, ale no to jest jakby takie bardzo oczywiste dla podróżników, może nie dla ludzi, którzy słuchają i jakby nie jest obowiązkowe jakby. Tak, no każdy robi to, co lubi. Ale na pewno zminimalizuje koszty, nie wiem, czy powinniśmy o tym mówić, no
ale już jak powiedzieliście. Ale to jest legalne, bo nie, to jest wszystko w ramach tej ilości, którą możesz przewieźć. To znaczy, nie? Jasne, oczywiście. Tak, w sensie, niczego nie przekraczasz, więc masz do tego prawo. No, więc... Znaczy, oczywiście, w sensie... No... Zdradziliśmy wam tajemnicę. Tak, sorry. W jaki sposób wyjść na przykład, żeby sobie opłacić bilety lotnicze? No, wydaje mi się, żeby ktoś jakby na Islandii, który chce zrobić imprezę albo jakąś domówkę, miał to alkohol z Polski i się czuł spoko. Tak, bo tam jest... generalnie jeden chyba sklep alkoholowy. Tak, dlatego oni płacą. A nie fajek, ani alkoholu. Tak. Dlatego oni płacą kupę kasy. No. Że tak pokazujemy podróżnikom, jak tam mają. Jak tam tipy, nie? To, ale w sumie no, dzisiaj mamy takie bardziej luźne spotkanie, więc te protipy chyba też mogą być. W sumie tak, jakaś wartość. Jakaś wartość. Ale wiecie, co wam powiem? Odnośnie tego, co ty, Anioł, mówisz, to a propos latania. No to my mamy takiego pecha, że gdziekolwiek polecimy, się strasznie nastaramy, taki żeby gdzieś dolecieć, to zawsze potem nagle wyskakuje lot z Wrocławia, lot z Warszawy, a wcześniej musieliśmy po prostu z innego kraju i coś tam. I szlak cię trafia, bo ty się starałeś, wiesz, dotrzeć tam przez przesiadek tyle, a tu masz direct, ale nie? Właśnie ja wydaje mi się, że właśnie... jakby niektórzy ludzie właśnie tego nie skumają, że my stawaliśmy na rzęsach na przykład, żeby polecieć na ten Zanzibar, żeby wylecieć z Luksemburgu, jakby dla nas to było naprawdę ziemia obiecana, przez że możemy Oman tam być, tak, tak. Przez Oman. Oman do Bohidy. Ale wiesz, i teraz na przykład taka i taka, albo pewnie jakiś inny charter, co oferuje to z Wrocławia, leci na za ludziom. 300 zł więcej, i jak potem komuś się powiedzieć, że słuchaj stary, jakby ja musiałem tyle, a teraz ty masz tak, i bo jak wchodzi nowy standard, to jest oczywiste, dlatego my żyjemy w takim świecie, że z roku na rok tak naprawdę to latanie się staje dużo prostsze. Coraz łatwiejsze, dokładnie. Tak, że jakby... Chociaż no... teraz... Znaczy, no wiadomo. Kurczę, teraz. My nagrywamy to w sobotę, tak, nie? Czyli tak. Jest na razie taki stan. Czyli dzisiaj mamy 100 osób gdzieś tam podrażonych. 14 marca 2020. I nie wiemy, co będzie za miesiąc. W obliczu koronawirusa wydaje mi się, że ta turystyka, którą znamy na dzisiaj, to w jakiś sposób na pewno się zatrzyma. Mhm. Nie chcę być jakby... Ale chwilowo się zatrzyma, bo potem wystrzeli jak z pracy. No, jakby miejmy jak ludzie będą być... mieli środki, to tak, nie? Czarnowidzem, tak. Tak, to wszystko środków. Miejmy nadzieję, w sumie nie chcę być czarnowidzem, bo jakby różnie może być w tym zakresie. My też mamy jakby zaplanowane podróże z lotnictwem, które w tym momencie stoją niestety pod znakiem zapytania, bo czekamy na rozwój wydarzeń, ale jesteśmy cały czas w kontakcie z ludźmi, którzy jakby chcą z nami lecieć, jakby doświadczyć tego, co jakby budujemy. Ale to jest takie właśnie jakby duży wdech i chwilowe zatrzymanie, bo no nie wiadomo, to jest tak jakby troszkę jak granie, to jest w tym momencie bardzo duży hazard dla pewnych ludzi tak naprawdę, żeby jakby zaplanować kolejne podróże i na przestrzeni tych tygodnia, dwóch, to też nie chcemy być wariatami, którzy są nieodpowiedzialni, bo ignorancją jest w tym momencie propagować podróże, tak mi się wydaje. No. Tak, że chciałbym naprawdę, nie jest ten moment. Bo w tym momencie tak naprawdę mieliśmy w tamtym roku jakby takie dwie podróże do Tajlandii, które były naprawdę udane i bardzo spoko. I teraz mamy całą listę ludzi, którzy chcieliby, jakby usłyszeli od znajomych i też chcą jakby lecieć, doświadczyć tego i jakby gdzieś tam zobaczyć, jak to wygląda. Wydaje mi się, że jakby Tajlandia jest taka jakby dla ludzi, którzy nie podróżują w tamte kierunki, tak, takim idealnym kluczem, który otwiera w ogóle drogę do Azji. No, Tajlandia jest dobra na początek. Zgadam, jest bardzo łatwa. Tak, bardzo jest taki jakby, że czaisz tak jakby o co tam chodzi i jakby... I wiesz, że się nie zgubisz, bo ci teraz Taj powie łamanym angielskim, gdzie do domu, gdzie na autobus, wszystko. Tak, że to jest takie, ale też z drugiej strony też doświadczasz tej kultury w jakiś sposób, to jest bardzo komercyjne, ale wydaje mi się, że tak jakby na ten pierwszy styk, gdzie nie czujesz się podróżnikiem albo ziomkiem, który będzie ogarniał jakoś w taki sposób, że będzie jutro się pakował do Syrii, no to jest to idealny tak jakby ten pierwszy krok, który ktoś może zrobić i też właśnie mają coś takiego, że mają ten list ludzi, którzy chcą jechać i jakby już czują jakby, że mogliby w tym momencie zrobić jakieś kroki, żeby podjąć się tego działania, no to wydaje mi się, że bardzo dobrym pomysłem jest na chwilę właśnie się zatrzymać. Wydaje mi się, że wy też jakby nie macie czegoś takiego, że odwołali wam te podróże już gdzieś tam. Mówicie, dobra, to na chwilę zestopujemy, ale już we wrześniu, może nie, ale załóżmy w listopadzie ten Meksyk na przykład zobaczymy. Że wydaje mi się, że każdy z nas gdzieś tam się zatrzymał
na tyle, żeby już nie planować przez najbliższe przynajmniej te 2 tygodnie jakby tych podróży. No tak, no jest tak. Reset mały, tak? Jest mały reset, no. Ale może to jest gdzieś potrzebne, może gdzieś dzięki temu dostajemy. Ale słuchajcie, no to jest ten czas, kiedy można wtedy sobie pogadać tak jak my teraz, nie? Dokładnie. No, no ale to jest ten czas, nie? No tak. Sobie ponarzekać, sobie podsumować. Wspomnieć sobie, jak fajnie było. Miejmy nadzieję, że to się nie skończyło. Docenić, być wdzięcznym za to, co nas bo naprawdę spotkało, bo wielu ludzi nie widziało tyle, co my. Mhm. Ale... I też nie zdawało sobie do dzisiaj chyba, myślę, że potwierdzisz, sporo osób sobie sprawy nie zdaje z tego, że jak widzi cenę 100 zł za bilet, to tak naprawdę myśli, że to jest oszustwo, nie? Dokładnie, oszukują. Bo ja na przykład rzeczywiście w swojej codzienności spotykam osoby, które jak słyszą ceny za bilety, które teraz są, bo sobie krzyknę gdzieś tam na przykład w biurze w pracy, o bilet... tutaj za tyle i tyle, nie mam żadnego przykładu teraz, ale powiedzmy taki mega tani, no to po prostu jest, wiesz, podejrzanie, nie? A tak naprawdę... Ty mówisz. Aha, no, tak. Nie no, żyjemy w takich czasach, w których faktycznie jakby możemy podróżować. Jak szybko podejmujesz decyzję, to znaczy, to łapie, dzięki temu byliśmy w tym miejscu za te pieniądze, to jest taka prawda. Chociaż powiem wam szczerze, że w tym momencie Ryanair też ma taką politykę, że załóżmy loty na trasie Berlin-Majorka są za często 4 euro i no jakby te kalendarze są wypełnione. Jeśli chodzi o Wrocław, to też jakby te bilety do Oslo. Właśnie ta Norwegia jest o tyle ciekawa, że zawsze te loty były o tyle jakby tanie. Tak. Ale potem dojazd. Ludzie się właśnie dziwili, ale że... Ale tam życie, nie? No. Tak, że zapłacili 78 zł, bo my też de facto jakby byliśmy tam parę razy w ogóle na kawie. Akurat tak się złożył rozkład lotów, że mogliśmy wylecieć rano i wrócić wieczorem. Ale wydaje mi się, że jakby... Jest dużo takich jakby mechanizmów, na których możemy się naciąć. To znaczy, że polecimy sobie faktycznie za te 70 zł, ale potem za transfer na wiesz, Sander Jordu do Oslo zapłacimy kolejne 250 zł w dwie strony. Zgadza się, my tak mieliśmy w Kopenhadze i jakbyśmy tam kasę wydali w 2 dni, to jest po prostu kosmos. To swoją drogą jeden z najpopularniejszych naszych filmów na kanale Kopenhaga. Nie wiem czemu, nie rozumiem tego totalnie. Tak. Ja wolę jak coś. Wydaje mi się, że dlatego, że tam strasznie pokazujemy te ceny, podchodzimy do... Jest tak mega, no... Do metra, na przykład o 70 zł za bilet dobowy, gdzieś tutaj coś. Że i narzekamy, narzekamy. Jesteśmy tam tacy, jesteśmy negatywni. Bieda Polaki taki, nie? Że takie cebulaki coś w tym stylu i ale ludzie nie, na nas reagują, ale czemu my tak reagujemy? Że to jest Skandynawia, bo powinniście być z tego świadomi, ale my... Bo my pokazujemy te różnice, my wiemy, że to tyle kosztuje, tylko że my wiemy też, że nie wszyscy o tym wiedzą. Tak, oczywiście i trzeba gdzieś tam ludzi uświadamiać. Ale chcę wam powiedzieć tak, że rozmawiamy ponad 40 minut, więc mam pytanie dla widzów, jeżeli chcecie zobaczyć drugi odcinek, to dajcie znać, bo no myślałam się, że następne 40 minut byłoby ciężkie. No, jeżeli w ogóle dotrwaliście do tego momentu, to ja podziwiam, bo tak naprawdę w sensie mówimy totalnie, to znaczy mieliśmy przygotowane powiedzmy jakiś tam zakres tych pytań, ale one jakby dzisiaj podjęliśmy decyzję o nagrywaniu. W sensie dzisiaj jest jakby i dzisiejsza data, ta godzina i zaraz będzie w ogóle 12, więc nagrywam to bardzo późno. Tak. No, bardzo późno. Więc jakby mam nadzieję, że wybaczycie nam formę, która jest w jakiś sposób luźna. Ale jesteśmy takimi ludźmi właśnie. Ale padło parę, mi się wydaje, takich wydaje mi się, że jakby ciekawych sformułowań, no. Tak, no. Tak. Jakby jak ludzie, jakby nas, ja wydaje mi się, że ludzie, którzy gdzieś tam nas śledzą, mogą poświęcić aż tyle czasu swojego życia, żeby dotrwać do końca. Jeżeli w ogóle dotrwaliście i to puściliśmy w sieć, to powinniście teraz w jakiś sposób skomentować. Skomentujcie na przykład, napiszę cokolwiek. Nie wiem, Szary Jelej, napiszcie w komentarzu. Anioł ma krzywo czapkę. Szary Jelej napiszcie w komentarzu, to będziemy wiedzieć, że widzieliście. Albo biały. Bo to jest jakby, a biały, biały tak jak mes. Jest lepiej, jeszcze lepiej. No. Ale tak, żeby mydła, nie? Do rąk. Tak. Żeby to tak ładnie jeszcze jakimś takim żeby to jakby dopiąć czymś takim sprecyzowanym. Po pytanku takim jeszcze konkretnym, ostatnim. Ale takim szybkim. Takim szybkim, nie? Takim szybkim. Ja mam takie pytanie. Bez rozgadywania. No. Ale szybko odpowiadaj. Dawaj. Z czym ci się kojarzy Pokato?
z kamerą, z Peru w tym momencie. Ale w sensie sama poka to jako słowo, nie czy jako zbitek? No nie wiem, z Birmą mi się też kojarzy mocno. Z Birmą. No, Birma. Spoczko. Ale coś, no nie wiem, z jakimi wartościami, bo ja szukam bardziej po kierunkach, tak jakby z czym. A jakieś wartości jako... wrzucisz to? No mi się kojarzy z poświęceniem, z konsekwencją, na pewno z dyscypliną, w jakiś sposób z szukaniem jakby nowych kierunków. Też w jakiś sposób z tym, że... Znaczy ta konsekwencja dyscypliny to jest na dużym planie generalnie, jest takie zaplanowanie, w jakiś sposób taki fokus, który macie na pewno. No musiałbym jeszcze powiedzieć. Wystarczy, jest dobrze. Nie no, wystarczy, chodziło o takie pierwsze skojarzenie, bez takiego chodzi, nie? To nie wiesz, no. Ale ja wydaje mi się, że to jest taka właśnie taka solidna marka generalnie. Jak też mówisz o czymś, solidna. Tak, bo jak ktoś mówi, że jest taki... Znamie jest taki solidny. Ale to jest, ale nie, to przez masę. Myślę, że to jest, wiesz, coś no, takie... Mówię. To jest, wydaje mi się, że jakby... to jest na zasadzie, jak masz dobrego mechanika i mówisz komuś, załóżmy, stary, okay, zepsuć, wiesz o co chodzi, zepsuć samochód, jakby to wiesz, że to będzie taki właśnie... Zrobione będzie dobrze. Że będzie jakby, że jak ufasz zegarku, po prostu, jak w szwajcarskim zegarku, że ufasz, że to jest jakby, no, ja wydaje mi się, no, że Daria doda jeszcze do tego dużo, dużo szaleństwa i będzie właśnie wtedy taki zaufanie szaleństwowy mood. Mood. Tak mi się wydaje. Fajnie, no, ale to jestem w ogóle strasznie się jaram, bo zobaczcie, że jakby to nie każdy tak mocno wchodzi w to wideo też i jakby uczycie się na żywym organizmie, jak wygląda tak jakby nagrywanie tych różnych waszych rzeczy, gdzieś tam puszczacie je w sieć i chodzi mi o to, że tak jakby robi się to cały czas i czekacie po prostu na ten jakby moment, kiedy to jakby gdzieś jeszcze będzie bardziej tak jakby powiedzmy, że robimy, robimy swoje, tak? Ale jak... no tak, tak jak Karol i Emilka. Tak jak Karol i Emilka. Stawiamy na początku tego dla nas. Ale to tak właśnie chcecie, no dokładnie. W sensie, ale poszło trochę dalej. Ale właśnie to jest to, w sensie jak pierwsza jakby bibka na imisie, gdzieś tam moja była na 8 osób, pozdrawiam wszystkich zawodników z tej, jakby z tego wyjazdu. Potem 20 na tej Majorce w 2017 roku. I potem to stanęło na rok, bo tak naprawdę nic nie robiliśmy w tym czasie. I też zawsze zaczyna się właśnie od znajomych, więc... Jakby to jest spoko, że wiesz, że to konsekwencja tak naprawdę pokazuje, kto chce to robić, a co nie, bo to albo temu dajesz serce, albo nie. A to tak naprawdę, z jakim spotyka się to z wynikiem, nigdy w życiu jakby no, tych emocji, które miałeś, tych minut filmu, ludzie to widzą, załóżmy w twoich filmach, że załóżmy jest Birma i to jest 3 minuty z Birmy, to nigdy nie są w stanie jakby zrozumieć, jakie te emocje miałeś w tym tripie, tak jakby, albo ty nigdy nie będziesz nie był w stanie zrozumieć, jakby ile ty dałeś tym albo ludziom, to, że tak, że żeby nagrać jakieś ujęcie trzeba było wstać o 4 w nocy, tak, codziennie, tak. Bo pierwszego, zimowy, drugiego, tak, trzeciego tak. dnia nie wyszło tak jak chciałeś, tak. Ale 4 wyszło. Tak, bo, ale właśnie jest dużo tych takich niewiadomych. Takie, ale to jest się, właśnie kwestia... tego piękna tego wszystkiego, że nikt nie zna tego kulisy. Tak. Czasami fajnie by było zrobić making of. Jak to kurde jest, że powstaje taki film, na którym wszyscy się jarają, a tak naprawdę nie wiedzą, co stoi za tym. Ale właśnie powiem wam, że jakby tak jakby... Taka magia. Jakby tak, żeby spuentować tak jakby to wszystko. Ja wydaje mi się, że ludzie widzą takie rzeczy, że w jakiś sposób ci ludzie, którzy gdzieś tam są, którzy odbierają te nasze rzeczy, tak jakby ci, co jadą ze mną na wyjazd, albo ci, co oglądają wasze filmy, w jakiś sposób dopiero wtedy, kiedy skumają ten vibe całościowo, że wy robicie to, a ja robię to, to są w stanie wam na tyle jakby, wiesz, poświęcić uwagę, zaufać, że wtedy to kumają. To chodzi o coś takiego, żeby przekonać tą jedną osobę do waszej filozofii, jak ona ją czuje to gdzieś zostaje. Tamte, to zostaje. Tak. I to jest to. I to jest i żadnym tak jakby, wiesz, krzyczeniem do ludzi, jakby próbowaniem gdzieś tam się w jakiś sposób pokazać, gdzieś tam coś, to jest jakby... To nie jest to, w sensie to chodzi o ten trzeba spirit. Być jak magnes. Dokładnie, to jest, chodzi właśnie o tą i filozofię. I więcej serducha tak. dajesz, to jest to. Wszystko wraca. Wtedy no. nie trzeba tak. jakby właśnie stawiać, wiesz, na głowie, na wieżę Eiffla, żeby jakby było spoko. Naprawdę, bo to zostaje na długo, na dłużej
I wydaje mi się, że to jest ta wartość, jest, którą to jest bardzo spójne, no. Tak. Ja teraz popatrzę tak w zegarek. Chcesz coś, Adam, jeszcze? Wychodzi nie. 50 nie. minut, bądźcie tak zdrowi. Lekko, około 50 minut, więc moi drodzy... Życzę dużo zdrówka generalnie, żeby turystyka ja potem nie padła. Dzięki, że poświęciliście 50 minut swojego życia na ten film. Oczywiście. I jakbyście chcieli drugą część... To może za jakiś zgadamy czas. Zgadamy się albo na żywo, jak wszystko minie, albo... Dobra, idziemy sobie coś wypić. Zdrówko. Pięknie. Elo.